magicznych rzeczy. Na pewno ta klasyfikacja różni nam się względem tego, co oferuje nam Codemasters. I mamy zapalone 5 czerwonych świateł, ruszamy do wyścigu. Gdzieś tam genialny start Karneusza, już tam wyprzedził na starcie 2 albo 3 kierowców, gdzieś tam od środka teraz toru, gdzieś już jest na trzeciej pozycji w momencie. Karneusz walczy koło teraz Giro, ale tutaj problematyczny start Tele. Wyprzedził on Capiatyna, jest już przed nim, za chłopakami właśnie już na trzeciej pozycji Karneusz. No genialny start kierowcy Hasa, niczym na Zandvoort z tego co pamiętam. Samochód bezpieczeństwa na pierwszym okrążeniu. Dalej z tyłu nam mamy zamianę pozycji. Kuba SR został wyprzedzony przez Kubasa. Capiatyn tutaj od wewnętrznej teraz atakuje Tele. Ale teraz Tele z lepszym wyjściem. Teraz chyba jeszcze Karneusz gdzieś tutaj będzie atakował Capiatyna. Tuneluje się za kierowcą oczywiście Racing Point. Ale teraz Capiatyn wyprzedza Tele. Czy tutaj jeszcze gdzieś żelazny freeride? Panowie się zderzyli ze sobą, Karneusz w środku, panowie zjechali na siebie i mamy uszkodzenia, Karneusz od wewnętrznej atakować nie będzie, wszyscy chyba mają uszkodzenia, nie, bez uszkodzeń jest Karneusz, który był w środku tej całej kanapki. Która proponuje im Codemasters, ale na pewno myślę, że warto starać się przejechać ten wyścig na jeden pit stop, zresztą jak na każdym torze raczej to jest lepszy wybór niż próba przejazdu na dwa. Tak, no w każdym razie Capiat wyjedzie za Giro gdzieś. Poradzi no tutaj już nawet bez DRS-u, wyprzedza nam Karneusza, ale to chyba Karneusz w takim razie będzie miał możliwość otworzenia systemu DRS? Nie, jednak Capiat będzie mógł, więc ten system detekcji jest ustawiony gdzieś tam z tyłu bardziej. I tutaj Capiat w tej chwili już przed Karneuszem, tutaj Capiat jeszcze zostawia tą wewnętrzną, ale popełnia błąd, za daleko wyjechał, dzięki czemu Karneusz mógł się odbić i w tej chwili to Karneusz wraca na 12 pozycję. Bardzo ładny switchback w wykonaniu Karneusza, wykorzystał błąd rywala. Chyba, że coś tutaj się zadzieje nietypowego. Chryste, panie Karneusz, opóźnia to hamowanie i jest przed Maciusiem. Udany manewr. No, tutaj właśnie kolejny temat, który jest bardzo głupi w tej odsłonie. Przepraszam, Andrzej jeszcze tutaj na Giro. I tu jojojoj, kierowcy w bandzie. Obaj ściągnęli się na bandę, bo to Andrzej nie zostawił miejsca Giro i obaj z uszkodzeniami skrzydła dosyć poważnymi. Dopiero co zaleźli serwisowy i opony miękkie w jego samochodzie Mercedesa. Bo to Andrzej za Kubą, czyli no, nie chce odpuścić. No i tutaj teraz od wewnętrznej kontakt obrócony, bo to Andrzej. No, zbyt ambitnie ten manewr został przeprowadzony, jeszcze uszkodził sobie skrzydło wjeżdżając w bandę. Roku widzi swoją zdobyć, myślę, że zrobił... O, tutaj tequila obrócony na rondzie, także no, fatalny błąd tego kierowcy. Uszkodzone przednie skrzydło, będzie próbował wrócić teraz do gry. Karneusz akurat dopiero teraz tutaj się pojawia, także będzie mógł zaraz wyprzedzić nam tequila. Zobaczymy, jak szybko uda mu się uporać z kierowcą Williamsa i Baku, tam niedaleko za nimi pewnie będzie się przyglądał, ale to jeszcze nie ten czas, żeby Baku mógł atakować. Z tego co widzę, kierowcy strasznie się ślizgają na tych oponach i to mnie troszeczkę dziwi. Nie wiem, czy to u mnie jest po prostu tak, że nie wiem, ja tak to widzę, czy oni faktycznie tak się ślizgają. No, Karneusz teraz odwalił nam właśnie to, co mówiłem, dohamowanie na włączonym ABS-ie to jest po prostu przewaga ogromna nad jazdą bez ABS-u. No, mógł sobie opóźnić dosłownie, nie wiem o ile metrów, bardzo, bardzo dużo. Ale myślę, że zaraz tutaj na tej kolejnej strefie DRS dojdzie do ataku. Giro wykorzysta to, co ma. Kubas w ogóle nie może się zmieścić w torze coś. Nie wiem, czy to jest spowodowane jakimiś uszkodzeniami, czy co się dzieje z Kubas. To i spycha Kubas jeszcze Giro na bandę. Mamy freeride ponownie w tym wyścigu, nawet forwide w tym momencie, gdzieś tam jeszcze ma TMK. Chryste panie, jak to się skończy? Skończy to się tak, że Giro na pozycji 5, tutaj gdzieś jeszcze Lewandor, Mati, Kubas już na pozycji 8, ale Lewandor teraz będzie walczyć z Giro, to może mu się udać. Wychodzi teraz na prostą, będzie miał DRS, ale czy wyprzedzi? Czy wyprzedzi, czy starczy mu baterii, czy starczy mu energii, aby wyprzedzić na ten moment? No jest szybszy od Giro. Matko boska, dlaczego Giro zepchnął Lewandora na bandę? Wydaje się, że tam doszło do kontaktu między Giro i Lewandorem. Giro poleciał na prawą bandę i potem... Tutaj w ogóle... Kubas!
Co tu się wydarzyło? Czemu Kubas tak ściął? Kubas nagle znalazł się przed Lewandorem, ale no już jest obok niego, już jest za nim, już jest za Giro nawet, już teraz jeszcze walczy z Matim. Ka. Co na drodze tutaj niesamowicie, z przodu nam się troszeczkę uspokoiło. Co prawda Kapiat w tej chwili ma 3 sekundy kary, co na pewno mu nie pomaga. Ale tutaj naprawdę Kubas teraz atakuje Matimka. Od zewnątrz tutaj udaje się, znajduje się teraz przed nim. Także... No teraz od wewnętrznej Mati! Oj, teraz uderza się w Giro, uszkadza swój samochód, swoje przednie skrzydło. Gdzieś pierwszy z tyłu jest Kuba, z tyłu jest Przemek, z tyłu jest Maciuś, teraz wyprzedza nam Przemka. Jest już na pozycji 10, jednak teraz Przemek nie odpuszcza z przodu, Kuba kontra Kuba. Chryste panie, bardzo blisko ci panowie obok siebie. Z tyłu też kolejna walka, przyblokowane opony w samochodzie Kuba, teraz jeszcze Maciuś wyprzedza dwóch panów na jednym zakręcie. Chryste panie, ja nie wiem jak tu to wygląda w tym momencie, kto jest przed kim? Wiem, że Przemek za Kubasem w tym momencie. Giro walczy z Lewandorem i zbliża się do nich Matimk powoli. No i tutaj też odpadł system DRS, będzie atakował obu kierowców. Tutaj troszeczkę przeblokowany przez Lewandora, ale nie, atakuje jednak tylko Lewandora. No dojeździe tutaj do tego potężnego hamowania. No, dzieje się sporo. Tutaj... Ale poczekajmy, teraz jeszcze Przemek atakuje nam Kubę. Co tu się dzieje? Prosta start meta. Przemek kontra Kuba. Ci panowie obok siebie teraz ma wewnętrzną Przemek. Gdzieś jeszcze tu atakuje na Red Bulla, na Ferrari. Szeroko w tym momencie Kuba! No tutaj Kuba niestety zarzuciło i uderzył w kierowcę, nie wiem czy to Przemka czy Matimka, ale... Nie mam pojęcia. Ale tak, tak się wydarzyło. Maciuś teraz, Maciuś jest bardzo szybki, w tym momencie freewide znowu po raz trzeci na tym torze. Przemek, Maciuś kontra Mati i tu wychodzi zwycięsko z tego Maciuś. Maciuś zbiera 3 sekundy, także te 3 sekundy mogą poskutkować. Jeszcze tutaj kontakt pomiędzy Przemkiem a Maciusiem. No walczą ze sobą naprawdę mocno ci piloty. Co za ostatnie okrążenia, w tym momencie Lewandor, Matim, Maciuś, Przemek, tak wygląda czołówka. Tylko ta walka oczywiście. Maciuś teraz za Przemkiem, spójrzmy. Maciuś atakuje od wewnętrznej. I jest przed Williamsem, z tyłu jeszcze uderza Lewandor we wszystkich. Ale no, Lewandor na pozycji 9, Maciuś podróżuje na pozycji 6 cały czas. Teraz jeszcze Mati MK gdzieś tu z tyłu wychyla się, ale bez ataku będzie. No i właśnie, Kapiaten zwycięża, na drugim miejscu Tele, trzeci Karneusz, tak wygląda top 3. Na czwartej pozycji Komin, piąty Giro, szósty Mati, siódmy Przemek, ósmy Maciuś, dziewiąty Nextu, dziesiąty Lewandor. Bez punktów Kuba, Hektaker oraz Kubas. Wyścigu nie ukończyli nam Tequila, Oskar, Baku, Bot Andrzej, El Kubuto oraz Kunanch.